To jest Maltańczyk. Moja sunia ma na imię Melisa. Ma 13 miesięcy, także jest jeszcze młodą sunią. Maltańczyki mają sierść o strukturze włosa. Bardzo podobny do ludzkiego włosa, tak w prostym przekazie. Nie mają podszerstka. O włos trzeba rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dbać, dlatego że włos rośnie przez całe życie. Także albo pieska ścinamy, albo pieska zapuszczamy. Na pewno co tydzień trzeba Maltańczyka wykąpać w odpowiednich szamponach, w odpowiednich odżywkach, nałożyć odpowiednią maskę, później odżywki w sprayu i suszymy. I tak raz na 7 dni tak naprawdę. Codziennie takiego Maltańczyka trzeba uczesać, żeby wyczesać ewentualne kołtunki, bo mały kołtunek jest mały, ale jutro będzie większy, a za 4 dni to będzie mega kołtun i po prostu pies będzie cierpiał przy czesaniu. Pieski, Maltańczyki bardzo, bardzo lubią pielęgnację. Tak, Melisę tak naprawdę, kto by nie wziął szczotkę czy grzebień, może ją czesać i ona po prostu zaśnie na spokojnie. Ale oprócz tego mają całkowite ADHD. To są naprawdę psy szalone, biegające, skaczące, szalejące, szczekające, ale są po prostu przecudowne. Ja jestem zakochana i naprawdę polecam każdemu, tylko uprzedzam. Uprzedzam. Na jednym się nigdy nie kończy. Na razie mam 2, ale w drodze są kolejne 2. Więc to jest już strasznie zaraźliwe. Dzisiaj dużo osób podchodzi do Pani właśnie z dziećmi. Dziećmi też głaskają, pomagają czesać. Czy właśnie, czy to jest dobra rasa psów na start dla osób, które do tej pory nie miały nigdy żadnego zwierzęcia? Myślę, że tak. Odpowiem to w ten sposób. Maltańczyki uwielbiają zabawy z dziećmi. I małymi, i większymi, i całkiem dorosłymi. Bo to są naprawdę mega społeczne psiaki. To jest raz. Druga sprawa. Może wstyd się przyznać, ale właściwie może nie wstyd. Jako dziecko i jako osoba już dorosła miałam kynofobię. Tak, bałam się psów potwornie. I tak naprawdę Maltańczyk był dla mnie terapią. Mam 2 Maltańczyki i tak naprawdę podejdę do każdego psa. No może do koni to niekoniecznie, bo się boję, tu mamy konie takie wielkie, bo są jednak dużo większe, ale psów się już nie boję. Więc naprawdę to są psiaki, które potrafią leczyć, potrafią wyleczyć wszelkie jakieś tam strachy, lęki i naprawdę są mega fajne do dzieci, bo one po prostu lubią się bawić, one kochają być cały czas blisko, przytulać się, czuć ciepełko i tak naprawdę dzieci już same nie zasną. Już przytulanek nie będzie, bo pies będzie zawsze w ich łóżeczku, no. Tak, ja śpię z psem. To straszne, ale taka jest prawda. Czy Pani teraz reprezentuje jakąś hodowlę też już Maltańczyków i innych zwierząt tutaj na targach? Tak. Mam hodowlę. W tym momencie czekam na zatwierdzenie przydomku hodowlanego, więc tak naprawdę jestem hodowla bez nazwy, ale prowadzę hodowlę w Lublinie, także nie mogę się zareklamować, bo nie mam nazwy, ale zapraszam. Można mnie odnaleźć na Facebooku. Jestem charakterystyczną osobą, więc poszukać można znaleźć. Melisa Team.